Cześć, witam Was w kolejnym filmie w Akademii Orchidelii. Dzisiaj bierzemy się za królową wszystkich ciast, czyli bezę pawłową. A ponieważ jak zazwyczaj trudno mi jest się ograniczyć w ilości przepisów, więc dzisiaj, tak jak poprzednio, przepisów będzie 3. Zaczynamy od malinowej bezy pawłowej, później coś dla wielbicieli nieco wytrawniejszych smaków, czyli beza czekoladowa z kremem kawowym i na końcu delikatna, lekka, przepyszna beza z pistacjami i borówkami. Wiem z komentarzy, że przynajmniej część z Was ma trudności w przygotowaniu bezy i uważa je za trudne w przygotowaniu. Dobra wiadomość jest taka, że wystarczy spełnić tylko dwa warunki, aby beza wychodziła idealna za każdym praktycznie razem. Otóż beza to nic innego jak piana z białek utrwalona cukrem. I jeśli z jakichś względów beza się nie udaje, nie wychodzi, to w 99 przypadkach na 100 przyczyna leży w niewłaściwie ubitej pianie. A żeby piana była ubita właściwie, żeby się ubiła właściwie, po pierwsze białka powinny być w temperaturze pokojowej. Oznacza to, że należy je wyjąć z lodówki godzinę, dwie, nawet trzy przed pieczeniem. I drugi warunek, dużo ważniejszy niż nawet ten pierwszy, jest taki, że białka nie mogą mieć kompletnie żadnego kontaktu z tłuszczem. Mam tutaj na myśli na przykład resztki żółtka, które przypadkowo mogą wpaść w trakcie oddzielania białek, albo niedokładnie umyte czy wytarte misy miksera czy łopatki miksera, w którym wcześniej na przykład ucieraliśmy tłusty krem maślany. Cała trudność polega tutaj na tym, że piana z białek pozornie wygląda na dobrze ubitą i wydaje się, że wszystko jest ok, natomiast brakuje jej stabilności, skutkiem czego w momencie, kiedy zaczynacie ją suszyć, od razu widać, że coś jest z nią nie tak. Skoro wiemy już wszystko, czas zabrać się do pracy, zatem zaczynamy. Sześć białek, czyli około 3/4 szklanki, 210 gramów, wlewamy do misy miksera i zaczynamy ubijać. Gdy białka lekko się spienią, dosypujemy szczyptę soli. Dla przypomnienia, moja szklanka ma 250 ml, a białka do bezy powinny mieć letnią temperaturę, czyli być wyjęte z lodówki co najmniej godzinę przed pieczeniem. Do bezy można użyć białek mrożonych, ale należy je wcześniej dokładnie rozmrozić i doprowadzić do temperatury pokojowej. Gdy piana zaczyna robić się sztywna, po łyżce dosypujemy 300 g, czyli 1,5 szklanki drobnego cukru, cały czas kontynuując ubijanie. Pianę ubijamy do chwili, gdy cały cukier się rozpuści. Sprawdzić to można chwytając nieco piany między dwa palce i sprawdzając, czy cukier jest jeszcze wyczuwalny. Jeśli nie jest, a piana jest sztywna i błyszcząca, dodajemy jeszcze około 1 łyżki soku z cytryny i odrobinę różowego barwnika spożywczego. Ja akurat używam w żelu, ale można użyć również barwnika w proszku. Ten jednak warto dodać odrobinę wcześniej, aby dokładnie się rozpuścił. Mieszamy krótko, po czym mikser odstawiamy na bok i dodajemy jeszcze jedną łyżeczkę mąki ziemniaczanej, mieszając już ręcznie. Gotową bezę wykładamy na wcześniej przygotowaną blachę z piekarnika, wyłożoną papierem, na którym od spodu odrysowałam kółko 20 cm, używając tortownicy jako wzoru. Najpierw na środek nakładamy trochę mniej niż połowę bezy, a później dorabiamy boki. Na koniec wyczyszczę jeszcze nieco dół, tak aby beza była idealnie równa u podstawy. I gotową bezę wstawiamy do piekarnika. Ja zazwyczaj umieszczam ją jeden poziom poniżej środka. Piekarnik nagrzałam wcześniej do 150 stopni. W chwili, gdy beza znajdzie się w piekarniku, temperaturę od razu obniżamy do 100-110 stopni i pieczemy, a właściwie suszymy przez mniej więcej 2,5 godziny. Co ważne, w funkcji termoobiegu bądź konwekcji jak u mnie. Gdyby się okazało, że beza zaczyna robić się żółtawa, czyli za mocno spieczona, można obniżyć jeszcze temperaturę o 5-10 stopni, wydłużając odrobinę czas suszenia. Wysuszoną bezę pozostawiamy w piekarniku do całkowitego wystudzenia, a w międzyczasie przygotujemy krem. 250 g serka mascarpone i 250 g schłodzonej śmietanki 30%.
oraz 2 łyżki cukru pudru ubijamy razem na sztywno. Przypominam, nie miksujemy zbyt długo, aby nie zważyć kremu. Wystarczy, że krem zacznie robić się wyraźnie sztywny. Teraz mikser na bok i około jednej szklanki mrożonych malin kruszymy na drobno. Dobrze zamrożone maliny są bardzo kruche, więc nie powinniście mieć z tym problemu. Maliny dodajemy do kremu i lekko mieszamy już ręcznie. Krem przekładamy na bezę, po czym wierzch posypujemy kolejną szklanką pokruszonych malin. I jeszcze listek mięty na wykończenie całości. I możemy kroić. Smacznego! Gramów czekolady gorzkiej dobrej jakości. Może to być standardowa gorzka czekolada bądź na przykład smakowa, jeśli lubicie. Rozpuszczamy, umieszczając ją nad garnkiem z gorącą wodą, po czym odstawiamy do wystudzenia na czas przygotowania bezy. 6 białek, czyli 3/4 szklanki bądź 210 gramów. Wlewamy do misy miksera i ubijamy. A gdy się lekko spienią, dosypujemy szczyptę soli. Przypominam, białka powinny być wyjęte z lodówki co najmniej godzinę przed pieczeniem, mrożone wcześniej rozmrażamy. Gdy piana zaczyna robić się sztywna, dosypujemy 300 g, czyli 1,5 szklanki drobnego cukru po jednej łyżce. Pianę ubijamy do chwili, gdy cały cukier się rozpuści, czyli nie będzie wyczuwalny między palcami. Następnie dodajemy jeszcze około jednej łyżki soku z cytryny. Miksujemy krótko, po czym mikser odstawiamy na bok. I dodajemy jedną łyżeczkę mąki ziemniaczanej, mieszając już ręcznie. Gotową bezę wykładamy na wyłożoną papierem blachę. Pod spodem papieru odrysowałam sobie okrąg o średnicy 20 cm, używając tortownicy jako wzoru. Z bezy formujemy lekką półkulę, po czym polewamy ją cienkim strumieniem rozpuszczonej wcześniej czekolady. Za pomocą patyczka do szaszłyków robimy wzorki. Łyżką zrobię jeszcze lekkie zagłębienie w środku, w którym później znajdzie się krem. Po czym gotową bezę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 150 stopni i od razu obniżamy temperaturę do 100-110 stopni. Bezę suszymy w funkcji termoobiegu przez 2,5 godziny. Pamiętając, że zarówno czas, jak i temperaturę pieczenia należy zawsze dostosować do własnego piekarnika i tego, jak on piecze. Gotową bezę studzimy w piekarniku, a gdy wystygnie, napełniamy kremem. 3 łyżeczki kawy rozpuszczalnej zalewamy 3 łyżkami gorącej wody. Jeśli beza jest przeznaczona dla dzieci, kawę rozpuszczalną można zastąpić kawą inką. Kawę mieszamy i wstawiamy do lodówki, aby się schłodziła. Następnie 500 g serka mascarpone, 2 łyżki cukru pudru i zaparzoną kawę umieszczamy razem w misce i krótko miksujemy. Gotowy krem wykładamy na bezę i posypujemy grubo pokrojoną gorzką czekoladą. Reszta to już absolutna poezja. I znowu zaczynamy tak jak poprzednio. 6 białek, 3/4 szklanki bądź 210 g, wyjętych dużo wcześniej z lodówki, ubijamy, a gdy się lekko spienią, dodajemy szczyptę soli. Białka ubijamy do momentu, gdy piana zrobi się sztywna, po czym nie przerywając ubijania dodajemy 300 g, czyli 1,5 szklanki drobnego cukru po jednej łyżce. Pianę ubijamy do chwili, gdy cukier nie będzie wyczuwalny, a piana będzie sztywna i błyszcząca. Na koniec dodajemy jeszcze jedną łyżkę soku z cytryny i całość krótko ubijamy, po czym mikser odstawiamy na bok. I dodajemy jeszcze jedną łyżeczkę mąki ziemniaczanej. Gotową bezę wykładamy na wyłożoną papierem blachę z piekarnika. Na spodzie papieru odrysowałam okrąg o średnicy 20 cm jako wzór. Z piany formuję coś na wzór kopca.
Brzegi i lekko wierzch bezy posypuję 100 g posiekanych pistacji, po czym łyżką bądź szpatułą dodam jeszcze ładne wykończenie. Gotową bezę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 150 stopni i od razu obniżamy temperaturę do 100-110 stopni. Bezę suszymy przez 2,5 godziny używając funkcji termoobiegu. Po tym czasie piekarnik wyłączamy i zostawiamy ją w zamkniętym piekarniku do całkowitego wystudzenia. Można zostawić ją nawet na całą noc. 250 g serka mascarpone, 250 g schłodzonej śmietanki 30% i 2 łyżki cukru ubijamy razem na sztywno. Po czym mikser odstawiamy na bok i dodajemy jedną szklankę u mnie mrożonej borówki. Jeśli ktoś lubi, można też dodać otartą skórkę z cytryny. Całość mieszamy i przekładamy na środek bezy. Wierzch dodatkowo posypujemy jeszcze mrożonymi borówkami. Smacznego!